specjalnie dla Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Artysta Piotr Rogaliński stworzył wystawę, przetwarzając materiały z drugiego obiegu, przede wszystkim używane dawniej na wsi drewno. Ważne są wydarzenia w tej wystawie, które mają miejsce tu i teraz. Więc oczywiście wojna. Jest tu dużo elementów, które nawiązuje do tego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. Są takie elementy ekologiczne, bym powiedział. Jest aleja drzew, którą możemy oglądać jako stojącą, ale też możemy obejrzeć ją jako leżącą. Można położyć te drzewa i to są wydarzenia, które gdzieś zauważyłem. To wystawa rzeźb, instalacji i rzeźb i instalacji, które opowiadają o człowieku, o przemijaniu, o tych sprawach fundamentalnych dla człowieka, ale także dla tych wszystkich i tego wszystkiego, z czym człowiek się styka, co go otacza, bo to jest takie jakby zetknięcie człowieka z światem przyrody, światem zwierzęcym. I mówi o tym, co jest na styku tych obu rzeczywistości, czyli o sprawach fundamentalnych, o dobroci, o miłości, ale także o utracie, o samotności, chorobach, śmierci. Wystawę pod tytułem Rzeźby Piotra Rogalińskiego możemy oglądać do 14 sierpnia. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.